Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Wasze Epickie Bitwy. Przed naszymi oczami znajduje się TOG 2, czyli jeden z bardzo rozpoznawanych czołgów w grze ze względu na swoją długość. No, nawet obiektowi 263 daleko do niego, tak długiego czołgu chyba w tej grze jeszcze nie było i nie ma. Gdyby nie ten czołg, oczywiście. Do czasu, nie było po prostu takiego czołgu do czasu wprowadzenia TOGA 2. Jest to czołg bardzo powolny. Oglądając powtórki w przyspieszeniu, mogłoby się wydawać, że ten czołg nie jest taki wolny, ale tak naprawdę on jest bardzo wolny. To jest brytyjski czołg z 6 poziomu, który ma 1400 HP. Dla porównania, KVDNS ma 810 HP, co widzimy teraz po naszej lewej stronie. I jest to zdecydowana przewaga na rzecz TOGA 2 kosztem. No kilku rzeczy. Przede wszystkim raczej nie spodziewacie się, że ten czołg będzie miał dobry kamuflaż. To nie jest na pewno jakiś ninja czołg, no to już chyba wiemy. I się domyślamy. Kolejna sprawa to prędkość bardzo słaba, ale za to mamy tą ogromną ilość HP, bo 1400 i działo, które może być naszym plusem i minusem, zależy jakie wykorzystamy oczywiście. 150 uszkodzeń i 171 penetracji. Czy to jest dobry wynik? 171 penetracji, moi drodzy, to jest o 4 mniej od KWDNS. To nie jest mało. To naprawdę nie jest mało. To jest wystarczająco. Więc na brak penetracji nie powinniśmy narzekać na szóstych tierach. A chyba maksymalnie ten czołg wrzuca na siódemki. Jakby było mało, to na złocie mamy tej penetracji 239, więc od 20 chyba więcej od K o 20 więcej chyba od K o 22 chyba więcej od KW1S, więc naprawdę zdecydowana przewaga na rzecz tego czołgu. No oczywiście to wszystko kosztem prędkości, no i wielkości tego czołgu. To jest bardzo łatwy cel. Za to bardzo wytrzymało z drugiej strony także, pamiętajmy, tak? Więc granie tą maszyną wiąże się właśnie z tymi wnioskami, że po prostu no to nie jest łatwy czołg. Jeżeli gdzieś pojedziemy, to raczej nie liczcie na to, że zaraz włączycie się na bazę w streaminga, raczej będzie to droga przez mękę. Więc podsumowując, działo uważam za plus, bo niskie uszkodzenia nadrabiamy szybko strzelnością. Nie jest to może działo KWNS, ale jest i tak bardzo dobre. Ale do ARL-a także mu daleko, ale nie jest złe działo. Zobaczcie, jak celownik jest mały, jak jedzie TOG 2, ale pamiętajmy, że to wszystko kosztem tego, że ten czołg jest bardzo wolny i dlatego ten celownik jest taki mały. Więc ostatecznie podsumujemy plusy, działo. Szczerze mogę powiedzieć, że działo jest ok. Ilość HP także. Minus oczywiście, łatwość, jak łatwo jest trafić ten czołg, jest on przeogromny. Nie trudno go pewnie zeświecić. No i także prędkość i pancerz nie nadrabiają. O właśnie, o pancerzu nie powiedziałem. To jest tektura, kur. No to raczej to jest tektura. Raczej nie spodziewajcie się na dingnięcie czegokolwiek. Nawet taki hetzer z Hayaka zdejmuje 100 hapa. Więc zdecydowanie na pancerz bym nie liczył. A że to jest łatwy cel dla Medalite, to nawet one od boku, od tyłu nam dogryzą. Więc musimy o tym pamiętać. No a tutaj wydaje mi się, że warto zaznaczyć, kto jest bohaterem bitwy. Sida 30. Sida 30. Na początku przeczytałem Sid, bo Sid jest w takiej bajce Epoka Lodowcowa. Nie wiem, czy oglądaliście, ja oglądałem. Chyba wszystkie części. Jak nie wszystkie, to prawie wszystkie. I tam był Sid i to jest taka właśnie bajka. To jest film. Epoka Lodowcowa to ma kilka części, trzy chyba, albo cztery? Czwórki chyba nie oglądałem, oglądałem pierwszą, drugą i trzecią. W każdym bądź razie jest tam taki City, to jest taka postać, jedna z głównych tak naprawdę w filmie. Bardzo zabawna i głos pod nią podkłada Cezary Pazura chyba, tak? Tak mi się wydaje. Nie. Nie wiem, kurna. Zapomniałem. Cokolwiek by się nie działo, bardzo fajny film, jeżeli lubicie takie klimaty zabawne, jakieś takie, nie jakieś takie poważne film, tylko taki dla zabawy, żeby humor poprawić, to zdecydowanie polecam Epokę Lodowcową, jeden i dwa także, trójki nie pamiętam dobrze, ale też była chyba fajna, czwórki nie wiedziałem jak jest, chyba jest teraz właśnie, była przynajmniej w kinach, ale już skończmy gadać o
o bajkach, filmach, czas skupić się na bitwie, bo tu jest moc, słuchajcie, już jest 1500 uszkodzeń. I zobaczcie, to jest największy rywal do G2 tierze. Oczywiście KWDNS, no bo kto by inny, tak? Strasznie bardzo potężny rywal, który zdejmuje strzem tyle, co trzy strzały toga w KWDNS, więc naprawdę to jest bardzo kosztowna wymiana, ale pamiętajmy o tym, że tok bez zaprzeczania taką wymianę wygra, jeżeli staną naprzeciwko siebie KWDNS i tok 2. KWDNS nie ma szans z tak długim przeładowaniem i z tak małą ilością HP w porównaniu do toga. Oczywiście będzie mógł flankować, tylko że po prostu ta wieża, mimo że nie obraca się jak Formuły 1 samochody, to i tak jest to dość szybko. To wszystko się dzieje dość szybko. I tutaj jak widzimy, KWDNS szczęśliwie ginie. To daje już spokojną prawie z wygraną, gdyby nie SU-100. SU-100 na typowym dziale zadaje 400 uszkodzeń. W tym wypadku mamy oczywiście przeciwnika, który ma działo to gorsze, czyli setkę, która zadaje średnio 240 punktów uszkodzeń. I to właśnie, jak widzieliśmy, było bardzo zademonstrowane, te dwa strzały od niego. I tutaj była taka sytuacja, że mógł to wygrać w tym SU, gdyby nie zatrzymał się za tym rogiem. No, zatrzymał się i teraz, jak widzimy, już raczej spokojne zwycięstwo Sida 30 na Togu 2. Nie jest to rewelacyjny gracz jakiś. Zobaczcie, ten gracz nie ma 2000 EFI. To jest gracz, który dopiero swoją karierę w OCie zaczyna albo uczy się. Cholera wie. Trochę dużo bitew ma, ale no cholera wie, może po prostu kiedyś grał słabo, teraz gra lepiej. Co by nie mówić, bitwę zagrał bardzo dobrze. Było tam parę dingów, trochę błędów, trochę strzałów, które mogły wejść z damage'em, ale ostatecznie wygrał. Wygrał, a to się liczy w tej serii. I teraz zobaczymy sobie wynik Sida na tym togu. No i jesteśmy, wszystko pięknie widzimy. 9365 expa razy 5, to daje nam 1900 expa z premką, 2311 punktów uszkodzeń, także 400 po gąsienicy, po uszkodzeniu gąsienicy lub zaświeceniu i 1600 przyjętych uszkodzeń. 60 tysięcy kasy zarobionej tym szóstym tierem. To jest szósty tier. On nie jest drogi. On kosztuje teraz na zniżce naprawdę mało. Warto go kupić, jeżeli go ktoś nie ma, a nie ma za dużych funduszy. Jest to na pewno jakiś zarobek. Pamiętajmy o tym, że to jest premka. Bez premki byłoby 36 tysięcy. Więc naprawdę to nie jest zła zarabiaczka. Średnia. Więc no, jeżeli ktoś nie ma dużo kasy, a teraz jest zniżka, naprawdę warto kupić, polecam ten czołg, jeżeli lubicie takie klimaty brytyjskimi czołgami. Także to by było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Cześć.